22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak co roku w Sławie. Ilu wolontariuszy kwestuje w tym roku? W tym roku 31 wolontariuszy, więcej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku 26 osób brało udział w tej queście. Na chwilę obecną, tak jak już wspomniałem, 31 wolontariuszy. Ale wolontariusze nie tylko w samej Sławie kwestują, bo kwestują również w Krzepielowie, kwestują w Czesańcu, w Śmieszkowie i w Starym Strączu. Główna baza jest w Sławie, to tutaj wszyscy wolontariusze przyniosą pieniądze? Tak, już powoli te pieniążki są przynoszone do naszego głównego sztabu, który właśnie mieści się tutaj przy gimnazjum. No tak więc tu jest ten główny sztab już od wielu, wielu lat. Dziękujemy pięknie. Tak jeszcze troszeczkę może taką trąbkę zrobić, żeby tu weszło. Dziękuję pięknie, 150 zł. Proszę bardzo. I tu wybieramy koszulkę. Taki większy rozmiar dla pana, czy? Dla żony ma być. Dla żony ma być. Dobrze, no to troszeczkę zostały, no to już może ten. No już nie ma innych rozmiarów. Dziękujemy pięknie. Drodzy państwo, mnóstwo gadżetów od ekspresów do kawy, przez jakieś lampki nocne. Też bardzo ciekawy gadżet to bilet ufundowany przez firmę Leonidas na trasie Sława Nowa Sól, Nowa Sól Sława. Jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku został zlicytowany za 3,5 tysiąca złotych, więc to chyba była taka największa licytacja, która pojawiła się podczas zeszłorocznego 21 finału. No i jak będzie w tym roku, trudno nam powiedzieć. Liczymy na hojność Sławian. Wiemy, że ciepła mają gorące i otwarte. W zeszłym roku ponad 19 tysięcy złotych, to tyle zebraliśmy podczas poprzedniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak będzie w tym roku, trudno mi powiedzieć. Ciężko będzie pobić tę kwotę, ale ja wierzę, że tak jak już wspomniałem, Sławianie to są wspaniali ludzie, mają naprawdę gorące serca. No i wszystkim wiedzą, na jaki cel te pieniążki zostają przekazywane. Zapytam jeszcze o te gadżety, które będą licytowane. Jak wam się udaje je zdobywać? Zabiegacie, czy osoby same się do was zgłaszają? To jest różnie. I my zabiegamy, ale też są firmy, które też nam przekazują. Także to jest tak pół na pół. Też staramy się po prostu prosić po prostu ludzi o to, żeby ufundowali jakiś gadżet właśnie na rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy. I z tego co wiem, tak jak przekazywał mi szef sztabu, pan Henryk Cyra, no nie spotkał się nigdy z jakąś odmową, także to też jest miłe i ja za to ze swojej strony bardzo, bardzo tym wszystkim darczyńcom dziękuję, no bo bez nich nie byłoby właśnie tych właśnie licytacji. Wolontariuszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ze Sławy. Przedstawcie się na początek. Zuzia. Marta. Alicja. Jest zimno na dworze, na zewnątrz? No, da się przeżyć, ale trochę zimno. A nie myślałyście, że lepiej sobie posiedzieć w domu dzisiaj? Nie. Znaczy, no, to jest takie, że jak chodzimy i to wiemy dlaczego, że pomagamy tym dzieciom. W ogóle to jest tak, że się cieplej robi po prostu tak w środku. A gdzie dzisiaj zbierałeś te pieniążki? No w Sławie, tak, w różnych miejscach. Pod sklepami, pod kościołem, tam różnie. Gdzie jest najwięcej ludzi. Różnie, różnie. A ludzie chętnie wam rzucają pieniążki? No praktycznie tak jak podchodzą z dziećmi najbardziej. Macie w tych puszkach już w tej chwili pełno? Tak. Tak, tak. A ile razy wysypywałyście? Jeszcze nie szli nas w ogóle jeszcze pieniądze. Jeszcze się nie rozliczyliśmy. Czyli warto pomagać i zachęcacie waszych koleżanki i kolegów, żeby również spróbowali. Tak, bardzo.